Cześć, Ola. Siema. Gimnazjalista Olaf Kotarski jest dziś bardzo zły. Okazało się, że 16-letni brat jego matki właśnie trafił do tutejszego liceum. Olaf bardzo nie lubi wujka, który jest niemal jego rówieśnikiem, ale uważa się za mądrzejszego i dojrzalszego. Co się tak żalisz? Nie chcę spotkać tego ćwoka. A przed wujaszkiem się chowasz? To nie jest śmieszne. To jest. Nie rozumiecie nic. Ja się z nim wychowywałem, to nadęty dupek. Dajże spokój, on jest w liceum, chce mieć kolegów, dziewczynę. Właśnie. Nie będzie się tobą zajmował. Moja matka kazała mnie pilnować. Ja pierdzielę, ty jest jego siostra. Moja też mi wiele rzeczy każe, no ale bez jaj. No i co? I nic, o człowieku, jaki lamus będzie się siostry słuchał? Właśnie. W sumie. Słuchaj, ty teraz tam będziesz przez cały dzień za tym wujkiem się rozglądała? Jest to nie moja wina, on cały czas na mnie skarżył, nawet jak byliśmy mali. No to słuchajcie, może byśmy się zerwali z lekcji, na automaty pójdziemy. W końcu się wyluzujesz. Nie. No w sumie to jest dobry pomysł. No czego ci nie robisz, żeby kumplowi pomóc? Dobra, chodźcie. No chyba ci podobało. Kaśka mi mówiła, że już masz kilka uwag za opuszczanie lekcji. Kto to jest Kaśka? Moja matka. A ty się ode mnie odwal. Weź przestań, przecież jestem twoim wujkiem. Mogę wiedzieć, co was tak bawi? Bo jesteś sztywniakiem, się z ciebie śmieją. Ej, nie będzie żadnego uciekania ze szkoły. Nie będziesz mi rozkazywał. Jestem od ciebie starszy. O rok. I mądrzejszy. A, to już zależy, kogo spytasz. Słuchaj. Tylko zobaczę, że chcesz uciec ze szkoły, to od razu informuję Kaśkę. Rozumiesz? Ja nie mogę, nienawidzę go. No, nie słuchaj, koleś. To zawsze tak z tym wózkiem? No, jemu się chyba wydaje, że jest jakieś ważne albo coś, gdy tak mówi. No, współczuję ci, stary. Dzięki. Dobra, chodźmy. Nienawidzę Michała. Dlaczego on musiał przyjść akurat do naszej szkoły? To mi zniszczy życie. Cokolwiek zrobiony od razu zakabluje mojej matce.